Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Szum informacyjny wykluczony w zmodernizowanym Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego każdy ma swoje miejsce, ale nie zawsze tak było. Warunki były dosyć ciasne jak na te dwie służby, bo wziąwszy pod uwagę, że jest po dwóch dyspozytorów z każdej służby na zmianie, to są cztery osoby w jednym małym pomieszczeniu. To jest ich trochę dyskomfort w pracy, zwłaszcza przy działaniu, przy prowadzeniu jakichś poważniejszych akcji ratowniczych. Wtedy powstaje taki szum informacyjny i po prostu są zakłócenia w przekazywaniu informacji. Dlatego taki remont był już koniecznością. Teraz wszystko nadal jest w jednym miejscu, ale komunikacja jest znacznie sprawniejsza. Oprócz utworzenia dodatkowej sali oraz pomieszczenia socjalnego zakupiono 4 zestawy komputerowe oraz radiotelefony bazowe. Tutaj powinna być kompleksowa, może złe słowo, obsługa, ale kompleksowe zajęcie się sprawami bezpieczeństwa w powiecie, począwszy od pogotowia ratunkowego poprzez bezpieczeństwo pożarowe, nawet wtedy, gdy są sprawy jakiegoś kryzysu, mamy tutaj salkę na narady. Są stanowisko przygotowane na przykład dla policji. Szybkie i trafne podejmowanie decyzji to główna zaleta pracujących tu dyspozytorów, zarówno pogotowia, jak i straży pożarnej. Niestety zdarza się, że mieszkańcy powiatu wykorzystują numer 112 w zupełnie innym celu. Dobrze, przyjedziemy. Danuta Nalborczyk, dyspozytorem w Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jest od początku istnienia placówki. Zdarza się, że ludzie przez 112 pytają o drogę albo po prostu wzywają pomoc do fikcyjnej sytuacji. Pytają różne rzeczy, nie tylko coś się stało i nas o tym informują, ale różne, nawet o, nie wiem, do przychodni chcą coś zapytać, czy w sprawie policji, czy straży pożarnej, czy coś innego, co się stało. No, dużo osób dzwoni o porady, dużo jest takich zabaw dzieci. Jak wynika ze statystyk, większość mieszkańców zna numer 112. Jest on wybierany 4 razy częściej niż 997 czy 998. Wszystkie połączenia są również nagrywane. Tutaj, gdzie się znajdujemy, zostało to zmodernizowane. Modernizacja wnętrz kosztowała 300 000 złotych. Większość, bo 210 000, na ten cel przeznaczył wojewoda śląski. Resztę dołożyła Państwowa Straż Pożarna z Cieszyna oraz Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Na dzień dzisiejszy praktycznie każdy wyjazd do wypadku samochodowego to jest akcja przynajmniej tych dwóch służb, a z reguły 3, to jest policja, pogotowie i straż pożarna. Także bycie razem na pewno ułatwia podejmowanie decyzji. Do zmodernizowanego centrum kupiono również nowy wóz bojowy. Na te skanie złożyły się wszystkie gminy powiatu oraz sam powiat. Zastąpił nam dziadka Jelcza, 25-letniego, i cieszymy się oczywiście z tego nabytku, że mamy nowe możliwości operacyjne. Samochód od grudnia wyjeżdża na akcję i był już w niemal wszystkich gminach powiatu. Hanna Blokesz-Bacza, portal ox.pl.